ten ostatni rzut Kaniejasa. Czy Kaniejas, jesteś dobry, jesteś wielki, liderki, ale może nie teraz. Lider hiszpańskiej kadry. Lider hiszpańskiej kadry. Ale on wie, jak to jest trudne. Boże, niech to się już skończy zwycięstwem biało-czerwonych. I co ale teraz? O co tu chodzi? Jakaś kara dla naszego reprezentanta? O co tu chodzi? Naczewski pokazuje coś Biglerowi. Coś każe zrobić sędziom. Ale co? Obserwator. O 2 sekundy cofnięty czas. 2 sekundy cofnięte. Coś niesamowitego, więc będzie podanie i rzut. Będzie podanie i rzut prawdopodobnie. Za zasłony. I uwaga, proszę Państwa, bo to jest troszeczkę trudniejsza sytuacja. Jeżeli jest zawodnik... czas na podanie i rzut. Jest na to czas. Tak, 2 sekundy. Jest na to czas, więc teraz... Tak trzeba... wygrali w ostatniej sekundzie bramkę. Jest dalej Hiszpanie. Nie kracz, ale Maciej. Teraz tego nie zrobią. Uwaga, Aguinagalde, podanie, rzut. Żeby tylko tutaj piłka tylko nie poszła rzut na skrzydło, na przykład do Tomasa. Rzut to na biegu, nie zdążą, nie... nie zdążą, będzie rzut na biegu. Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa, uwaga, rzut! Nie! Brąz! Brązowy medal! Jest! Brązowy medal! Polska brązowy medal świata! Tak! Maciek! Tak! Jest sukces i taniec radości naszych reprezentantów! Brawo, brawo Polacy! Brawo, brawo Polacy! To realne! Herosi gladiatorzy! Proszę Państwa, cóż to była za końcówka! Chwilotrwaj! Popatrzmy! Mówiłem, będą leżeć na boisku i nie będą mieli siły, aby podnieść się chociaż na chwilę. Całe ale, serca! Ale odtańczyli ten taniec zwycięzców. Hiszpanie zdruzgotani i załamani, a nasi sobie dziękują za tą cudowną walkę. Gratulują sobie tego sukcesu i dziękują oddali kibicu. Wszystko! Oddali z siebie całe polskie serca! Po raz kolejny zrobili to! Naprawdę to zrobili! To jest nieprawdopodobne! Wielki sukces drużyny w tym turnieju! Jacek Będzikowski teraz ściska się z sekretarzem naszego związku Marekiem Góralczykiem. Bigler pobiegł do szatni. On nie wytrzymał emocjonalnie. Popatrzmy. Jest brązowym medalistą mistrzostw.